Siemanko, z tej strony Minecraft Blow, a to jest kolejny odcinek Minecraft Mody i dzisiaj pokażę wam modyfikację, którą nie trzeba przedstawiać, ponieważ już kiedyś ją widzieliście i ta modyfikacja jest sequelem tamtej modyfikacji. Co ta modyfikacja nam dodaje? Tak jak z tytułu możecie wywnioskować, dodaje ona do naszej gry dodatkowe biomy, no i nie tylko, ponieważ dodaje nam także nowe przedmioty, a dokładnie nowe rośliny, czy na przykład nowe trawy. Co do nowych biomów, które ta modyfikacja dodaje, to pokażę wam screeny ze strony tej modyfikacji. Jeśli chcecie zobaczyć pozostałe biomy, to znajdują się one w filmiku, do którego adnotacji macie gdzieś tutaj na ekranie. I jest to przedstawienie starej modyfikacji, ponieważ tamte biomy z tamtej modyfikacji zostały przełożone także do tej nowej modyfikacji, więc myślę, że nie trzeba ich przedstawiać znowu. Więc tak, pierwszym biomem jest biom o nazwie Alps. Co do wyglądu jest to śnieżny taki biom i jak widać mamy sporo stone'a. Kolejny biom nosi nazwę Extreme Jungle i jest to ekstremalna dżungla na górach. Moim zdaniem jeden z najlepszych biomów dodanych przez tą modyfikację. Trzecim biomem jest Ice Westland, czyli wielka powierzchnia okryta lodem. Czwartym biomem jest bagno, nic szczególnego moim zdaniem. Był biom Extra Jungle, jest też Mini Jungle, myślę, że wszystko jest widoczne i nie ma co komentować. Szóstym biomem jest Mountain Ridge, zbudowany z nowego bloku dodanego przez tą modyfikację. Jest także sosnowy las i świetny moim zdaniem biom o nazwie Redwood Forest. No i podobny biom pod względem drzew nazywa się Redwood Lush. No i to myślę, że wszystkie biomy, które wprowadza ta modyfikacja. Jeśli chcecie zobaczyć zaś pozostałe biomy, to tak jak mówiłem, anotacje gdzieś macie tutaj na ekranie. Ok, teraz przejdę może do instalacji tej modyfikacji, bo myślę, że warto ją zainstalować, gdyż nie dodaje nam ona jakichś wielkich zmian, a jednak urozmaica rozgrywkę, jeśli już długo gramy w Minecrafta. Co do instalacji, to oczywiście wchodzimy na link podany w opisie, następnie klikamy w link Download Extra Biomes XL for Minecraft 1.2.3 i pobieramy także potrzebne rzeczy, czyli modloadera, modloader MP i Forge. Wszystko pobieramy i otwieramy także archiwum z grę. Aby to zrobić, wpisujemy %updata%, przechodzimy do folderu .minecraft i otwieramy folder bin, otwieramy minecraft.jar archiwizerem WinRAR i przenosimy zawartość wszystkich archiw do jednego archiwa, czyli minecraft.jar. Usuwamy także metainf i teraz wszystko możemy zamknąć i modyfikacja musi działać. To było na tyle. Ja się z wami żegnam, no i proszę o niepisanie mi komentarzy pod tym filmem, kiedy to 5, ponieważ ja tego sam nie wiem. Gdy to zrobię, to od razu wrzucę. Więc dzięki, zapraszam także do komentowania, oceniania i subskrybowania, jeśli jesteście zainteresowani tematyką Minecrafta. Do usłyszenia, trzymajcie się, hej!